Daleko do emerytury? Bardzo daleko. To znaczy jeszcze liczone w latach czy w dziesiątkach lat? Nie, w dziesiątkach lat. A proszę powiedzieć, czy zastanawia się Pani, gdzie i jak transferowane są Pani pieniądze w kontekście czy ZUS-u, czy też otwartego funduszu emerytalnego? Na coś już się Pani myślała, decydowała? Nie, jeszcze nie, ja. Nie myślamy jeszcze nad tym w ogóle, nie? Ale wie Pani o tym, że takie transfery są, że można złożyć pieniądze i w ZUS-ie albo w jakimś otwartym funduszu? Tak, wiem. Tak akurat teraz pytałam właśnie o to i pytałam się właśnie, Pani powiedziała, że jak najbardziej jestem akurat, łapałam się w tym funduszu. Pan swoje pieniądze transferował też do ZUS-u i do drugiego filaru? Nie, tylko do ZUS-u. A skąd taka decyzja? No, bo tak mi się podobało. To znaczy, że co uważa Pan, że nie wiem, bezpieczniejsze no, to instytucje? No, lat jestem w ZUS-ie i po co mam zmieniać? Mhm. Jak dobrze jest. Czy wie Pani, gdzie Pani pieniądze, jeśli chodzi o drugi filar? Czy decydowała się Pani na OFE czy na ZUS? Ja jestem w ZUS-ie i nie mam drugiego filaru. A czemu? Skąd taka decyzja? Dlatego, że zaczęłam pracować po 40 roku życia. Daleko jeszcze do emerytury? Myśli Pani już o niej, czy jeszcze nie? No nie, jeszcze nie. Jeszcze w tej chwili daleko jest. A proszę powiedzieć, czy myśli Pani z kolei o tym, że Pani pieniądze emerytalne mogą się znaleźć bądź w otwartym funduszu emerytalnym, bądź też we ZUS-ie i na przykład już się Pani nad tym zastanawiała? Tak, troszkę się interesowałam tym, ale malutko. No i co wynika z tych pierwszych pobieżnych analiz? Tak, do końca to jeszcze nie wiem, bo orientuję się dopiero w tym wszystkim. A wie Pani, że do co kilka lat można takich transferów dopiero dokonywać? Nie, tego jeszcze nie wiedziałam. Wszyscy, którzy mają subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych albo są członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego, od 1 kwietnia do końca lipca mieli okazję zmienić tą decyzję, to znaczy zadeklarować, czy część składki emerytalnej ma pozostać jednak na subkoncie w ZUS-ie, czy jednak trafiać do Otwartego Funduszu Emerytalnego. W całej Polsce w ciągu tych 4 miesięcy taką decyzję o zmianie w jedną bądź w drugą stronę podjęło ponad 15 700 osób, z tego 1,7% deklarujących pochodzi z województwa opolskiego, to jest około kilkuset osób. Wcześniej takie okna transferowe miały miejsce w 2014 roku, w 2016 roku. Kolejna okazja do zmiany deklaracji, czy część składki emerytalnej ma zostać w ZUS-ie, czy jednak w OFE. Będzie ku temu okazja w 2028 roku, będą na to 4 miesiące. W całej Polsce, jeśli chodzi o podział na płeć, no to tutaj te osoby, to połowa to byli mężczyźni, połowa to były kobiety. Zdecydowaną większość takiej deklaracji składały osoby między 40 a 49 rokiem życia. Najwięcej osób złożyło takie deklaracje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z dużych miast, z Warszawy, z Krakowa i z Gdańska. 2/3 to były wskazania, żeby część składki emerytalnej była przekazywana do Otwartego Funduszu Emerytalnego, 1/3, żeby pozostawały te środki na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Te proporcje się zmieniają, bo w poprzednich oknach transferowych te proporcje były jeszcze bardziej wybrzmiałe i wskazujące na OFE. Teraz to się troszeczkę zmienia. Czyli jeśli ktoś chciałby wykonać tę operację jutro, to nie będzie w stanie tego wykonać? Obecnie nie ma takiej możliwości. Takie okienko miało miejsce od 1 kwietnia do końca lipca. Co ciekawe, z każdym tygodniem, patrząc od kwietnia, no, tych deklaracji przybywało. Najwięcej deklaracji złożono w ostatnich 2 tygodniach lipca, w drugiej połowie lipca. Kolejna taka okazja będzie dopiero za 4 lata. Osoby, które chciały wybrać jakiś otwarty fundusz emerytalny, miały do wyboru 8 takich podmiotów. Czy świadomość nasza właśnie tych, którzy zbierają na tę swoją emeryturę, też w skali tych ostatnich lat się zmienia? Czy to zainteresowanie też jest większe? Czy są pytania w ciągu tych lat od okienka do okienka? Jak wyglądają takie sprawy właśnie odnośnie tego, gdzie ma się znaleźć nasza emerytura? To są pytania, które bardzo często pojawiają się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. My też co jakiś czas staramy się organizować szkolenia darmowe, bezpłatne konsultacje, dyżury ekspertów właśnie po to, żeby ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mieli wiedzę, co wiąże się z deklaracją czy ZUS, czy OFE. Warto też wspomnieć, że każda osoba, która wkracza
na rynek pracy, która podejmuje aktywność zawodową, podejmuje swoją pierwszą pracę, oczywiście taką, która wiąże się z opłacaniem czy z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ma 4 miesiące na to, by zadeklarować, czy chce przystąpić do konkretnego otwartego funduszu emerytalnego. Jeśli nie zrobi tego w ciągu pierwszych 4 miesięcy, to my jako ZUS wysyłamy do takiego ubezpieczonego takie pismo, takie przypomnienie o tym, że może to zrobić. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że w tym okienku transferowym, tak jak zresztą w poprzednich, tej deklaracji nie musiały składać osoby, które są na 10 lat przed wejściem w powszechny wiek emerytalny, czyli mężczyźni w wieku od 55 lat w górę i kobiety od 50 lat w górę, ponieważ tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych już dostaje od konkretnego otwartego funduszu emerytalnego co miesiąc proporcjonalnie te środki na konto konkretnej osoby w ramach tak zwanego suwaka bezpieczeństwa. A więc te osoby, które są na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, nie musiały deklarować takiej zmiany, czy ZUS, czy OFE, bo automatycznie, jeśli były w OFE, to te środki z otwartego funduszu emerytalnego wracają na subkonto ubezpieczonego. To mechanizm, który ma sprawić, że te środki, które były przekazywane na otwarty fundusz emerytalny, one są bezpieczne i one również będą podnosiły kapitał, z którego finalnie będzie wyliczana emerytura.